Cześć, jestem Miłosz i opowiem Wam o silniku JMonkey Engine po raz kolejny, gdyż już miałem okazję w ciągu 10-minutowego Lightning Talka zrobić małą zajawkę i teraz mam nadzieję trochę rozszerzyć temat. Więc na początku opowiem parę słów o tym, dlaczego właściwie zainteresowałem się tą technologią. Postaram się przygotować mały kawałek live codingu, no i pokażę parę innych ciekawych przykładów. Więc na początek parę słów o mnie. Ja jestem Miłosz, jestem programistą Java od 6 lat już. Obecnie pracuję w For Finance IT, a prywatnie jestem groholikiem i jestem programistą typu leniwego. No, więc dlaczego właściwie JMonkey Engine? No, ktoś kiedyś mądry powiedział, że żeby osiągnąć czymś sukces, najlepiej jest połączyć coś, co się umie robić i coś, co się lubi robić. Tak, no, ja lubię grać, lubię gry. No i umiem programować w Javie. No i więc jeżeli to się połączy, no to być może wyjdzie z tego jakiś Java Game Dev. No, no jeżeli Game Dev, no to oczywistą odpowiedzią jest zazwyczaj OpenGL. No, no ale mówiliśmy o Java Game Devie. No i tutaj też mamy alternatywy. Mamy lightweight Java Game Library, mamy Jogla, które są zasadniczo wraperami na OpenGL, a więc tak naprawdę pod spodem ten OpenGL cały czas gdzieś siedzi. No to stwierdziłem, że skoro już mam się nauczyć wrapera, no to mógłbym się nauczyć od razu też OpenGL-a. Więc ładna czerwona księga. Każdy, kto musnął OpenGL-a, ją zna. No doszedłem mniej więcej do tego miejsca. Nauczyłem się w tym miejscu, czym jest rendering pipeline, co to jest rasteryzacja, teselacja, jak różne shadery, co to jest GLSL, jak się koduje shadery w OpenGL-u i jak narysować kropkę. Stwierdziłem, że to zasadniczo nie jest dobra droga, więc stwierdziłem, no poszukamy w internecie, na pewno są jakieś mądrzejsze tutoriale, więc jest taki jeden klasyczny też tutorial do game devu w OpenGL-u, nehe.gamedev.net. Każdy na pewno, kto musnął temat, zna tą stronę, więc no to wchodzimy na początek. Pierwszy tutorial. Bardzo ładny kawałek kodu, ten najbardziej istotny, bo pomijam taki boilerplate. I to jest kod, który rysuje kwadrat i trójkąt. No cóż, no jak powiedziałem, jestem leniwym programistą, to raczej nie jest dla mnie. No więc okej, okay. Zapomnijmy o OpenGL-u. No, jestem programistą Java, tak? Programuję trochę na wyższym poziomie, więc no na pewno w LWJGL-u będzie to lepiej, więc zaglądamy na pierwszy tutorial LWJGL-a. No zasadniczo parę różnic jest, ale no to jednak nie jest to. No więc już w tym momencie już chciałem sobie odpuścić, ale stwierdziłem, że no na pewno musi istnieć coś lepszego. No Java jest piękna, więc dlaczego ją obrzydzać czymś takim? No i powtórzyłem przeszukiwanie, no i w tym momencie znalazłem JMonkey. No i tak naprawdę tutoriale były już o wiele ładniejsze, więc stwierdziłem, że to jest coś dla mnie. Więc na początek, czym właściwie jest JMonkey? No jest to otwarty, darmowy silnik do tworzenia gier w Javie. Bla, bla, bla. Krótka definicja. Nacisk na szybki development. No i faktycznie to jest coś, gdzie naprawdę błyskawicznie można osiągnąć jakiś fajny efekt wow. No a co to jest pod spodem? No więc zacznijmy od... No tak naprawdę pod spodem to jest taki wielki framework, czy też util, zestaw utilsów opartych na LWJGL-u, bądź też Joglu, bo można pod spodem wymieniać jedno z drugim, które sprawia, że tak naprawdę nie musisz do tych bebechów OpenGL-a nigdy zaglądać. No więc fajnie. A jak to tak naprawdę działa? Więc no, zacznijmy od Game Devu 101. Każdy, kto chciałby napisać jakąkolwiek grę, zaczyna od takiego, można powiedzieć, klasycznego diagramu. Procesujemy wejście od gracza, uaktualniamy stan gry, rysujemy klatkę, rinse and repeat i do skutku, while true. No, jak to wygląda w JMonkey? W JMonkey tak naprawdę ta pętla jest ukryta pod spodem i my w nią bezpośrednio nie ingerujemy. My mamy parę punktów wejść, które możemy tak naprawdę zmodyfikować, w jaki sposób procesowany jest input poprzez dodanie odpowiednich listenerów na zdarzenia w stylu bardzo awutowym. Możemy modyfikować stan gry poprzez, no, mamy dostępne dwa węzły, tak by default, węzeł główny i węzeł GUI, które
które są tak naprawdę korzeniami naszego stanu gry w strukturze drzewiastej. I o tym opowiem za chwilę, to też jest bardzo fajne. No i mamy też viewport, w którym możemy za pomocą którego możemy bezpośrednio w rendering ingerować, dodając jakieś postprocesory, jakieś shadery, jakieś renderery, co nam się żywnie podoba. No, więc jeżeli chodzi o stan gry, tak jak powiedziałem, jest on przechowywany w takiej fajnej strukturze drzewiastej. I to jest też naprawdę takie, jakby się zastanowić, bardzo piękne, tak? Bo możemy zdefiniować bardzo, za pomocą tego bardzo zaawansowane, bardzo skomplikowane elementy. Jak na przykład mamy tutaj do węzła głównego doczepionego jakiegoś tam ludka, który ma podpięte dwie kontrole, ma istnieć w świecie fizycznym, ma się zachowywać zgodnie z fizyką gry, ma też reagować w jakiś tam sposób na input gracza. No, jego węzeł ma z drugiej strony doczepioną siekierę, która też ma jakąś kontrolę, ma jakąś geometrię i tak dalej. I to, co jest w tym pięknego, to jest, że w momencie, kiedy chcemy zniszczyć tego ludka, bo zniknął w jakiś sposób, no to wystarczy tak naprawdę, że ucinamy to połączenie, już on nie jest renderowany, nie jest update'owany, po prostu ze świata gry znika. Więc to naprawdę nie musimy, no to jest generalnie bardzo fajne i wygodne. No. Okej, no to może jakiś kawałek live codingu. Więc zaczynamy od podstaw. Tutaj mam przygotowaną pustą klasę main. I teraz każdy program w JMonkey tak naprawdę zaczyna się od klasy Simple Application, która nam reprezentuje aplikację gry i udostępnia jedną metodę służącą do inicjalizacji stanu. Więc OK, spróbujmy to sobie uruchomić. Tak, poprzez metodę start. I w momencie, kiedy to teraz uruchomimy. Building. Tak, rację, zaraz wejdę w presentation mode. No, w każdym razie po uruchomieniu mamy taki piękny wizard, w którym możemy zdefiniować sobie parę różnych rzeczy, rozdzielczość, anti-aliasing i tak dalej. I na continue mamy bardzo ładny czarny ekran. No, więc zgodnie z obietnicą presentation mode. Dobrze jest? Okej, dobra. No to jedziemy dalej. Więc mając pięknego wizarda i ekran, który nic nie wyświetla, no to pierwsze co zrobimy, to pozbędziemy się tego wizarda. Mówiąc mu, że tak naprawdę my wiemy, w jakiej rozdzielczości to ma się wyświetlać i że on nie musi nas o to pytać za każdym uruchomieniem. Więc tworzymy sobie ustawienia. Chcemy, żeby załadował jakieś defaultowe wartości. Mówimy mu, że ma to się odpalać w rozdzielczości 1028x720. Jednocześnie przypisujemy do naszej aplikacji nasze ustawienia i mówimy mu, żeby nowych ustawień nie wyświetlał. OK. I mamy oczekiwany efekt, mamy już od razu czarny ekran. No więc dodajmy coś do tego czarnego ekranu. No i tutaj mógłbym zacząć od samych podstaw, narysować jakiś kwadrat, no ale zrobimy coś fajniejszego. JMonkey bardzo fajnie integruje się z różnego rodzaju programami do projektowania 3D, między innymi Blender, Ogre XML, dzięki czemu możemy bezpośrednio załadować przygotowane wcześniej obiekty za pomocą Asset Managera. Tak naprawdę wszystko, co ładujemy do JMonkey, czy to tekstury, obiekty, modele, dźwięki, wszystko jest asetem, jest zarządzane przez Asset Manager, co jest wygodne i znane tak naprawdę z game devu, więc nie będę się nad tym rozwodził. No i musimy oczywiście doczepić naszą scenę do węzła głównego i teraz wyświetlamy. I oczywiście widać, że tutaj w lewym dolnym rogu jest taki ładny, są takie ładne informacje do debugowania i widać, że na przykład count vertexu skoczył do 6000, czyli coś tam faktycznie jest, tylko że jest czarne. Dlaczego jest czarne? No oczywiście, no bo jest ciemno, bo nie dodaliśmy żadnego oświetlenia do sceny. No, więc oświetlenie można dodać są takie trzy główne typy oświetlenia. Mamy oświetlenie ambient, tak, środowiskowe. Schowam to.
czyli światło, które nie ma źródła, tak? Światło, które generalnie rozprzestrzenia się zewsząd i w każdym kierunku. Więc dodajmy jakieś białe światło, nie w pełni białe, tylko takie tak połowiczne. Drugim takim standardowym typem światła jest światło kierunkowe, gdzie poza kolorem musimy zdefiniować kierunek, w jakim to światło pada. Czyli zdefiniujemy ten kierunek jako wektor. Światło będzie padać trochę pod kątem F, trochę w dół, czyli minus 1 na Y. OK, dobra. Jest jeszcze trzeci typ, światło punktowe, czyli no tak naprawdę światło, które rozprzestrzenia się z jednego punktu we wszystkich kierunkach, ale na razie te dwa nam powinny wystarczyć. Uruchomimy. No i mamy to, co chcieliśmy zobaczyć, czyli mamy piękne miasto z niedoładowaną jedną teksturą przypadkiem. No i jest super. Dobra, no to jedziemy dalej. Co możemy w tym mieście umieścić? No możemy umieścić jakiegoś przeciwnika, tak? Jakiegoś kogoś, więc znowu wczytamy sobie przygotowany wcześniej model jakiegoś tam złego ludka. To mesh XML. I dodamy go do naszego węzła głównego. No i mamy naszego ludka. Kurczę, on jest duży i taki niewyśrodkowany. Ktoś zrobił model taki, który ma punkt zero na środku ciała, no to nie wyjdzie, tak? Więc no okej, no to pierwsze co, to musimy go przeskalować, żeby on wyglądał tak normalniej. No dwa, musimy go przesunąć trochę w górę. No i, no ale nadal środkiem tego modelu jest punkt w środku, tak? Chcielibyśmy operować jakimś obiektem, którego punkt jest faktycznie w jego stopach. No jeżeli on będzie chodził, no to nas będzie interesował punkt kontaktu z Ziemią. Więc na to jest bardzo prosty trik. Tak jak powiedziałem, struktura drzewiasta. Więc stwórzmy sobie jakiś abstrakcyjny węzeł, któremu nadamy nazwę. Ups. Do tego węzła dowiążemy nasz model zamiast do węzła głównego. I OK. I mamy w tym momencie obiekt, którego punkt 0 jest mniej więcej na punkcie styku z terenem, więc jest dokładnie to, o co nam chodzi. No, ale chcielibyśmy, żeby on się poruszał. No to moglibyśmy już. OK. Więc poruszanie. I tutaj też właśnie wiemy, że ten model, ponieważ to jest model z Blendera, ma w środku zaszytą jakąś animację, więc to też możemy wykorzystać. Więc możemy dobrać się do kontroli obiektu odpowiedzialnej za animację i tak naprawdę uruchomić kanał animacyjny, dzięki czemu nasz ludek będzie chodził. No, ale chodzi w miejscu. No. Niechże się porusza. No, moglibyśmy mu nadać jakąś tam prędkość do przodu, no ale to nie byłoby fajne, więc dodajmy. Chcemy, żeby się poruszał zgodnie z fizyką, więc zacznijmy od tego, że zdefiniujemy stan fizyczny, korzystając z wbudowanego bindingu do JBulleta, który jest wraperem na bullet, silnik fizyczny w C. Tak. Musimy nasz bullet upstate dodać do aplikacji poprzez state managera. I OK. I możemy teraz dodać do naszego ludka jego właściwości fizyczne. I tutaj wiemy, że to jest postać chodząca, będzie ona chodziła, biegała, skakała. Więc do tego specjalnie została stworzona bardzo fajna kontrolka, która się nazywa Character Control. No ale w pewnym momencie ludziom przestało to odpowiadać, więc powstała druga kontrolka i tak, żeby nikomu się nie myliło, to ta druga się nazywa Better Character Control. Więc do naszego ludka dodajmy to
Better Character Control. Tutaj musimy zdefiniować parę parametrów fizycznych, m.in. promień postaci, wysokość postaci i masa. Okay? No i musimy do świata fizycznego dodać naszego ludka. I w tym momencie on już będzie bardzo pięknie za pomocą fizyki spadał w dół. Oczywiście nie wiemy, co się, załóżmy, że nie wiemy, co się stało, więc w tym momencie możemy na bullet upstate dodać debugging, który nam powinien pokazać co nieco. Więc pokazuje nam ten debugging, że mamy ładny obiekt fizyczny, ale no, nie ma obiektu fizycznego odpowiedzialnego za scenę, więc no, oczywiście musimy ją dodać. Więc podobnież do sceny dodajemy kontrolę. To już nie będzie kontrola postaci, tylko będzie kontrola sztywnego obiektu, gdzie musimy podać no, przede wszystkim masę. No i tutaj taki trik, jeżeli podamy masę 0, no to będzie znak dla bulleta, że to jest obiekt nieruchliwy, statyczny i, no, i nie będzie tak naprawdę się poruszał, jeżeli coś w niego walnie. No i dodajemy do świata fizycznego. I w tym momencie widzimy, mamy świat, mamy ludka, który stoi. No, chodzi w miejscu znowu. Ok, w tym momencie już możemy wyłączyć debugging, bo nam to działa. Ok, no to teraz chcemy, żeby on szedł do przodu. No więc fajnie, no to dodamy mu kontrolę, żeby szedł do przodu. Add control. Jakąś abstrakcyjną kontrolę, będziemy ją kodować z ręki. Więc zaczynamy. No, na początek chcemy, powiedzmy, żeby chodził do przodu, ale co parę sekund skręcał w bok, żeby to nie było takie po prostu no, do przodu i nic. Więc zdefiniujemy sobie pewną zmienną, która będzie nam odpowiadała za czas pozostały do skrętu. Na początku 0. W każdym update'cie TPF kontrolę kodujemy za pomocą metody tak naprawdę control update. To jest ta najbardziej istotna. Ewentualnie możemy jakoś zmodyfikować sposób, w jaki obiekt będzie renderowany, ale to jest rzadko używane. Tutaj jest to największe mięsko. Tutaj mamy metodę, która nas informuje, że w świecie gry minęło tyle czasu. No więc tyle czasu minęło. Jeżeli jest czas na skręt, no to skręćmy. Tak najpierw wyznaczmy sobie jakiś losowy kierunek, wektor. Tak, tutaj też JMonkey dodało taką utilsową klasę FastMav, która jest zasadniczo tym samym co klasa Mav, tylko że operuje na floatach, a nie doublach. Bo wszystko w JMonkey jest na floatach zasadniczo. No więc mamy jakiś w miarę losowy wektor bez przesunięcia w górę, który jeszcze znormalizujmy, żeby miał długość 1. No i teraz weźmy sobie obiekt, do którego jest przypisana dana kontrolka, czyli nasz bad guy. Weźmy sobie jego kontrolkę fizyczną i powiedzmy jej patrzaj w tą stronę. I co więcej, żeby też poruszał się w tą stronę, no ale z prędkością niejednostkową. Powiedzmy, że przemnożymy to razy 3f. I oczywiście skręć za, powiedzmy, następne 3 sekundy. No i w efekcie mamy, idzie sobie, 3 sekundy minęły. Ej, o właśnie, i skręca. Więc okej, jest fajnie. Chodzi i skręca. No ale chcielibyśmy móc się poruszać tak jak on. Standardowo jest dorzucana do takiej najprostszej aplikacji parę właśnie kontrolek ułatwiających debugowanie, między innymi to, że latam wsadem, obracam się kamerą i tak dalej. No nie chcielibyśmy latać wsadem, bo, ale chcielibyśmy pozostać przy tej przy rozglądaniu się myszką dookoła, więc nie będę usuwał tej kontrolki, ale ją trochę zmodyfikuję. Co na początek dodajmy sobie gracza. Więc stwórzmy sobie jakiś tam węzeł gracza. No. Powiedzmy, że gracz będzie startował w jakimś tam miejscu. No i okej, no w tym momencie to jest jakiś abstrakcyjny węzeł, który nic nie ma. No przede wszystkim chcemy, żeby
żeby kamera była dokładnie w tym miejscu, gdzie jest gracz. No, jak zrobimy to w ten sposób, no to znowuż kamera będzie na wysokości ziemi, a chcemy, żeby była trochę wyżej, więc definiujemy sobie nowy abstrakcyjny węzeł oko, który będzie na wysokości 1,80 m powiedzmy. Będzie doczepiony do gracza, a gracz z kolei będzie doczepiony do świata. No i tak jak powiedziałem, chcielibyśmy, żeby kamera patrzyła z oczu gracza, więc dodajmy sobie do tego oka odpowiednią kontrolkę, która mówi nam, że kamero, ustaw się tam, gdzie ja jestem. Czy to wszystko? OK. No i w tym momencie już jesteśmy w jakimś abstrakcyjnym miejscu. Tam jest ten. Już nie poruszamy się na wsadzie, ale też patrzymy od razu z trochę większej wysokości, więc załóżmy, że to zadziałało. Dobra, jedziemy dalej. No chcielibyśmy się poruszać, więc jak możemy się poruszać? Więc na początek zdefiniuję sobie, no, w momencie, kiedy będzie wciśnięty klawisz na przykład W, no to mamy iść do przodu. Więc na początek zdefiniujemy sobie Action Listener, który będzie nam reagował na zdarzenia klawiatury. Action Listener. Przyjmuje serię parametrów, nazwę akcji, czy przycisk został wciśnięty, czy opuszczony i ile czasu minęło. Więc tutaj jest parę trików, jak to zrobić. No, skorzystam z tego, że zdefiniuję sobie jakąś tam zmienną, która będzie nam, pole, które będzie nam mówiło, czy w danym momencie przycisk jest wciśnięty, czy nie. Tak. I muszę ten listener zarejestrować, więc dodajemy do input managera nasz listener. Dodajemy do mappingu move, a następnie mapping mapujemy na odpowiednie zdarzenie klawiatury. Powiedzmy input w. Wszystko bardzo awutowe. No i teraz ktoś mógłby sobie zadać pytanie, dlaczego to robimy w ten sposób, że najpierw dodajemy listener do jakiejś akcji, a potem do tej akcji dodajemy mappingi właśnie jakichś zdarzeń typu myszka czy klawiatura i tak dalej. No, odpowiedź jest bardzo prosta, bo dzięki temu potem możemy w bardzo łatwy sposób przemapować te klawisze. Tak? W grach często się zdarza, że no nie chcemy grać na defaultowych kontrolach, chcemy zmienić na przykład, że chodzimy nie wsadem, tylko JKL-em. No i w ten sposób jest to bardzo łatwe i wygodne. No, więc mamy w tym momencie zdarzenie, które jedyne co nam robi, to zmienia wartość pola, więc teraz chcemy, żeby to pole coś odzwierciedlało, więc dodajemy kontrolę do gracza, która nam mówi, że jeżeli przycisk jest wciśnięty, no to idź do przodu, więc dobierzmy się z powrotem do naszej kontroli postaci i ustal prędkość poruszania się w zależności od wartości flagi. To może sobie skopiuję. Nie muszę, dobra. Jeżeli flaga jest na tak, no to chcemy, żeby poruszał się w kierunku, w którym patrzy kamera, ale z pominięciem wysokości. Tak, nie chcemy, żeby szedł w górę. No. Więc ustawmy Y na 0. No, w tym momencie zmieniła nam się długość, więc ją znormalizujmy. I pomnożmy znowu jakaś prędkość chodzenia, powiedzmy 5F. Tak. A jeżeli przycisk nie jest wciśnięty, to ustaw prędkość na 0. Czy o czymś pominąłem? Chyba nie. Spróbujmy. Oj. Null pointer exception. Tego jeszcze nie było. Let control. A, okej, okay, racja. No, pointer wyskoczył tutaj, ponieważ no, założyliśmy, że nasz gracz ma już kontrolę fizyki, ale zapomnieliśmy jej dodać, więc naprawmy ten błąd. Peter, character control, podobnie szerokość, wysokość, masa. Dodajmy do świata fizycznego.
Jest, uruchamia się. Możemy na W iść do przodu. Jest sukces. Dobra. Ile czasu? Super, jedziemy dalej. Ok, więc teraz no, możemy sobie chodzić, ale to jest dosyć nudne, więc chcemy tego golema zastrzelić. Tak? No więc zdefiniujemy sobie nową akcję na strzelanie. Tak. Tu już nie musimy się bawić w nowy klawisz, po prostu interesuje nas tylko to, że jeżeli wciśniemy odpowiedni klawisz, to ma wyskoczyć kula. No więc zdefiniujemy sobie kulę. Czyli zrobimy to, co powinienem był zrobić na samym początku. Pokażę, jak definiować proste obiekty. Definiujemy geometrię kuli, podając jej nazwę i kształt. Kształt będzie sferyczny, jakieś tam parametry okrągłości tej kuli i na końcu promień. Tak, i kula, każdy obiekt, każda geometria musi być pokryta materiałem. To jest też właśnie coś, co mnie denerwowało na początku, bo sprawia tak naprawdę, że narysowanie prostej kuli oświetlonej wymaga zdefiniowania całkiem pokaźnego materiału złożonego tam z 5 czy 6 czasami linii kodu. No ale potem to ma swoje wyraźne zalety, tak? Czyli zdefiniujemy jakiś materiał, który... Są zasadniczo dwa prototypy materiałów zadane, najczęściej używane. To jest materiał, który będzie reagował na oświetlenie, więc musimy w każdym oświetleniu powiedzieć mu, w jaki sposób ma reagować. Są trzy podstawowe typy oświetlenia: diffuse, ambient i specular. Diffuse, czyli tak naprawdę kolor kuli. Specular to na jaki kolor ma się błyszczeć. Zasadniczo, nie zawsze to działa. Jest też inny prototyp, materiał nieoświetlony, czyli niezależnie jak ciemno by było na scenie, niezależnie jak, czy dodalibyśmy jakieś źródła światła, no to on i tak byłby wyświetlony w odpowiednim kolorze. No ale to nas nie interesuje. Mamy światło, więc wykorzystajmy je. Ok, więc mamy stworzoną kulę. Mamy kulę pokrytą odpowiednim materiałem. Więc teraz tak, chcemy, żeby ta kula pojawiła się w odpowiednim miejscu. To miejsce, to jest miejsce, z którego obecnie patrzymy, no ale nie chcemy, żeby była dokładnie w miejscu, gdzie patrzymy, ale chcemy, żeby była trochę przed nami, więc dodajmy do tego kierunek, w którym patrzymy. Ok? Więc tu już możemy dodać kulę do świata, no i w tym momencie powstanie nam kula, która no, będzie zawieszona, będzie dosyć nieruchliwa, więc dodajmy jej znowu kontrolę świata fizycznego. To jest obiekt sztywny. Tym razem będzie miał jakąś niezerową masę. Dodajmy go do świata fizycznego. No i w tym momencie mamy brak średnika. Chwila. Oczywiście zdefiniowaliśmy sobie akcję, ale jej nie dowiązaliśmy w żaden sposób, więc musimy ją znowu dowiązać. Shoot. Powiedzmy, że chcemy, żeby to się działo w momencie, kiedy wciśniemy klawisz mouse input lewy. Ok, więc mamy teraz... Już jesteśmy przygotowani, możemy strzelać w golema, więc wycelujmy w golema i strzelajmy. No. Trochę nam się to nie udało, bo oczywiście no, powstała kula, ale nie ma początkowej prędkości, więc dobra, naprawimy to. Weźmy sobie naszą kontrolę i dodajmy do niej prędkość, czyli kierunek, w którym patrzymy, pomnożoną przez za szybko. 50. Więc uruchomimy to. I możemy strzelać. Bach, bach, bach. No. Uderzył się. No, ale fajnie. No, został uderzony i nic. Podskoczył i tyle. No, chcemy, żeby coś się z nim stało. Tak? Co więcej, chcemy na przykład stwierdzić, że tyle razy go trafiliśmy. Więc no dobrze. To na początek skupmy się na tym, ile razy go trafiliśmy. Tak? Więc zdefiniujmy sobie jakieś tam pole, score,
No i chcemy ten wynik wyświetlić na ekranie. Więc będzie to tekst, więc możemy zdefiniować właśnie tekst, który będzie wyświetlał wynik, powiedzmy score plus faktyczny wynik. I ten tekst, znowuż musimy załadować jego czcionkę, mamy do dyspozycji by default dwie czcionki, defaultową, taką ładną chyba Arial czy coś podobnego i czcionkę konsolową. I dowiązujemy to do węzła GUI. Węzeł GUI różni się delikatnie od węzła głównego paroma szczegółami, najbardziej perspektywą. W węźle głównym, w korzeniu, tak naprawdę jedna jednostka odpowiada tak circa about jednemu metrowi odległości, podczas gdy w węźle GUI jedna jednostka to jest jeden piksel, to raz, a dwa nie ma perspektywy, tak? Patrzymy po prostu w tym tunelu 1280x720, nie patrzymy na boki. No więc mamy już jakiś tekst, który źle nazwałem, ale to nieistotne, który na razie nam się nigdzie nie pojawi, a tak naprawdę pojawi nam się, pojawi nam się w punkcie 0, gdzie punkt 0 dla węzła GUI to jest dolny lewy róg ekranu i bitmap tekst jest rysowany na dole po prawej od punktu, do którego jest przyczepiony, czyli tak naprawdę ten tekst by nam się pojawił tuż pod ekranem, nie byłby widoczny, więc przesuńmy go. Przesuńmy go, powiedziałem. W górę, o tak naprawdę wysokość kamery, tak? Czyli ile pikseli właśnie ma kamera. I mamy w górnym lewym rogu tekst. No jest trochę mały, więc go zwiększmy. Local scale powiedzmy 3 razy i powinno już być ok. No ale on zawsze będzie pokazywał 0, więc no nie fajnie. Więc co zrobimy? No musimy mu powiedzieć, że no jednak punkt został zdobyty. Ale kiedy punkt zostanie zdobyty? No musimy wtedy, kiedy kula trafi w golema, więc musimy tą akcję rozpoznać. Więc do tego mamy collision listenery. Dodajmy sobie listener na jakieś zdarzenie kolizji obiektów fizycznych. No i teraz musimy rozpoznać, że to jest zdarzenie, że to zderzenie to jest to, o które nam chodzi, gdyż w każdej klatce tak naprawdę golem zderza się z ziemią, ja zderzam się z ziemią, kula może się zderzać się z ziemią, kula zderza się z kulą, więc jest tego mnóstwo, a nas interesuje tylko jeden typ, więc tak naprawdę w zdarzeniu mamy dwa obiekty, node A, node B, plus jakieś tam parametry zderzenia, no, ale te węzły tak naprawdę nas interesują. No i wiemy tak naprawdę, jak one się nazywają. Jeden nazywa się bad guy, drugi nazywa się cannonball, więc tak naprawdę interesuje nas, żeby albo jeden nazywał się jednakowo, a drugi w drugą stronę, albo... No. Ale zamiast robić 4 fifów, to zróbmy po prostu, że arrays as list zawierająca nazwę jednego węzła i nazwę drugiego węzła. Że taka arrayka zawiera nazwę bad guy oraz że zawiera nazwę cannonball. Ok, to wykryliśmy w ładny sposób zderzenie, no więc na tym zderzeniu chcemy, żeby jedno i drugie zniknęło. Getname. Tak, czyli musimy usunąć ten obiekt ze świata. Detach. Tak, i tu jest generalnie jedno małe oszustwo, o którym nie wspomniałem, związane ze światem fizycznym. Nie interesuje nas nazwa, tylko obiekt. Konkretnie, mimo to, że usuniemy go ze świata renderowanego, to nadal pozostanie w sieci fizycznym, więc ze świata fizycznego też musimy go niestety usunąć. I podobnież obiekt drugi. GetNode B. Dobra. Co więcej chcemy, żeby nasz wynik
się zwiększył i set tekst, żeby znowu wyświetlał się prawidłowy wynik. Score. A więc spróbujmy to uruchomić. Bach. OK, mamy jeden. Dobra. To co dalej? Nie ma. Game over, tak. No więc musimy, musimy sprawić, żeby pojawił się znowu, tak? Więc tak naprawdę możemy, jest parę trików, możemy albo bezpośrednio w tym listenerze fizycznym skopiować właśnie ten cały kawałek kodu odpowiedzialny za tworzenie, czy tam dodawanie do sceny bad guy'a. To ma swoje wady, gdyż czasami może się zdarzyć w bardzo krytycznej sytuacji, że jednocześnie dwie kule uderzą w jednego gościa, więc w tym momencie dwa listenery się wywołają, dwóch gości się stworzy i tak to nie o to nam chodzi. Można. Albo można po prostu mieć jakiś tam menedżer tych właśnie bad guy'ów w postaci stanu aplikacji, która będzie nam sprawdzała, czy w danym świecie obecnie istnieje jakiś bad guy, jeżeli nie, no to go dodaj. No. Aczkolwiek ja jestem na teraz leniwy, więc pójdę drogą numer jeden. Oj. Gdzie ja byłem? Czyli wezmę ten kawałek kodu. Dobrze jestem. Nie. OK. I go przeniosę, żeby go reużyć. Tutaj w listenerze, tak? I bad guy bullet upstate. No, no i w tym momencie mamy bach, bach, bach. No i właśnie, dwa powstały. No, okej. Okay. To tyle, jeżeli chodzi o przykład kodowania. No proszę Państwa, minęło 20 minut, a my zakodowaliśmy FPS-a, więc no, powiedzcie, że to nie jest piękne. No, więc idziemy dalej. No dobra, no ale jeden przykład, no zobaczmy coś więcej. Co jeszcze fajnego można zrobić w JMOKI? Więc parę przykładów, które przygotowałem. JLotto. JMLotto. GFRun. Uruchomy sobie przykład. Proszę Państwa, maszyna losująca jest pusta, następuje zwolnienie blokady. Rozszerzenie Xeni, dokładnie. I rozpoczynamy losowanie. Tak, no trochę zanim te kulki się uspokoją, to tam no, w pewnym momencie któraś powinna wreszcie... No, wyleciała? O, nie zauważyłem jej. No, wygrał numer 26, a następne w toku. No. To jest symulator oparty w całości na silniku fizycznym, którego napisanie zajęło mi mniej niż jeden Monday i zmieścił się w 175 liniach kodu. Plus dwa modele w Blenderze, żeby tam ładniej wyglądało. Ładnie. Jedziemy dalej. Tak, to jest przykład, na którym pracowałem na początku, jak zacząłem się bawić JMonkey. Zacząłem tworzyć RTS-a. I to też przykład bardzo fajnie pokazuje tam różne rzeczy w stylu modele. JMonkey Terrain, czyli no, teren gry, ziemia tak naprawdę, ma bardzo fajne utilsy do wygenerowania ziemi, do modyfikacji ziemi, jak zresztą można widać, że ją przed chwilą wyrównali. Ma ładne partikle w sobie zawarte. No, całkiem ładnie. Całość zajęła mi no, 20 Mendejów, ale ten efekt był widoczny już po 14. No. Teraz, czy ktoś mógłby zgadnąć, dlaczego tak naprawdę nie kontynuowałem tego, dlaczego ten projekt został zarzucony? Ktoś zgaduje? Nie. Nie, czasu miałem. Ale to, czego nie miałem, to jest skupienie na celu.
Realnie w pewnym momencie zacząłem dodawać różne feature na zasadzie to by było fajne, tutaj fajnie by było, gdyby mieli różne bronie, tutaj inwentarz, tutaj, żeby byli głodni, tutaj, żeby chodzili, jak im się nudzi. Po czym tak w pewnym momencie się zastanawiałem, ale co ja właściwie chciałem zrobić? Product ownera nie miałem. To jest taki standardowy konflikt, kiedy product owner jest jednocześnie deweloperem i no, nie dba o to, kto to tak naprawdę kupi. No, jedziemy dalej. JM Cars, też bardzo prosty przykład, który naklepałem w międzyczasie, żeby pokazać inną zabawkę zawartą w JMonkey, czyli model pojazdu. Tutaj mamy jakiś prosty pojazd, który składa się oczywiście z ramy czterech kółek, tak? I sobie w jakiś tam sposób jeździ. No, ale właśnie to, w jaki sposób jeździ, to też jest fajne, bo w JMonkey istnieje, oprócz Better Character Control, Rigid Body Control i tak dalej, istnieje właśnie coś takiego jak Vehicle Control, gdzie mogę zdefiniować pojazd za pomocą takich parametrów jak właśnie przyspieszenie, jak siła hamowania, jak przyczepność, definiować po kolei każdą oponę, gdzie ma być, jaką ma przyczepność, zawieszenie, wysokość, sztywność zawieszenia i inne takie rzeczy. Całość zmieściła się poniżej 140 linii kodu, króciutko. Zajęła mi 2 mandaysy i tutaj właśnie chciałbym z tego miejsca móc powiedzieć, że fizyka pojazdowa jest fajna, dobrze zrobiona i przyjemna, no ale niestety jest bardzo kapryśna. Jak się dopracuje, to można osiągnąć taki efekt, który widzieliście przed chwilą. Jak się nie dopracuje, to bardziej częściej można uzyskać efekt zbliżony do tego. Tak? Więc naprawdę dlatego potrzebowałem 2 dni, żeby sprawić, że to jakoś wygląda. Jedziemy dalej. Obliterator to też jest taki bardzo mały codename, projekt, który tworzymy na samym początku, tak naprawdę, żeby zobaczyć, jak trudno będzie zrobić grę w JMonkey w Androidzie. Więc stworzyłem sobie taki mały projekcik tak naprawdę, w którym no, nic się nie robi, tylko strzela do sześcianów kulkami. Całość zajęła mi też tutaj 1 do 2 mandejów. Tak jeden dzień na stworzenie tego 4 czy 3 lata temu i drugi dzień na odkopanie produktu i dostosowanie do Android Studio 3.0. Tak naprawdę cała aplikacja pisze się praktycznie tak samo, jakby to była aplikacja desktopowa, z paroma różnicami. Po pierwsze oczywiście inna zależność, po drugie Simple Application musimy owinąć w Android Harness, który jest odpowiednio przygotowanym activity androidowym. I no, obsługujemy tak naprawdę inne zdarzenia, touch listenery zamiast action czy analogów na myszkę i klawiaturę. No plus oczywiście boilerplate XML-owe, ale to już nam za darmo daje Android Studio. I całość też oczywiście na GitHubie. Jedziemy dalej. To jest projekt, na którym pracuję obecnie. Jest to generalnie strzelanka multiplayerowa. To co widzicie na pierwszy rzut oka to jest GUI też. Zrobione za pomocą biblioteki danej przez JMonkey, która się nazywa Nifty GUI i definiuje się w sposób bardzo podobny do JavaFX-a. Nie, ktoś kojarzy, pisał kiedyś FXML-e? Nie? No tak. W każdym razie pisze się to całkiem przyjemnie. Pod spodem też właśnie JMonkey daje parę utilsów do sieci. Seria utilsów się nazywa SpiderMonkey. Generalnie za pomocą tego bardzo łatwo można stworzyć architekturę klient-serwer, wysyłać zdarzenia za pomocą UDP, TCP i tak dalej. No, więc tutaj mamy bardzo ładny przykład. Całość zajęła mi jak do tej pory 30 mandejsów, czyli też nie jest to okropnie duża ilość czasu na coś takiego. No i nie ma kodu na GitHubie, być może kiedyś uda mi się to sprzedać. No ale nie tylko ja w JMonkey piszę, więc no, na pewno są jakieś przykłady czegoś bardziej udanego, jeżeli nie profesjonalnego. No więc przeszperałem internet, znalazłem parę przykładów. Na pierwszy rzut oka jest taka gra na Steamie, się nazywa 3079. To też generalnie jest gra stworzona przez jednego człowieka, który chciał zrobić coś podobnego do Minecrafta i mu się to udało. Jednocześnie coś, co by było strzelanką, tak? No, na pierwszy rzut oka widać, że średnie oceny, no, nie zostało to dobrze przyjęte, ale no, gościu był uparty, więc stworzył sequel i drugi sequel i trzeci sequel. I, ale już widać, że to już very positive, no to jest już całkiem nieźle.
I zwłaszcza, że tutaj pojawiają się w międzyczasie takie fajne feature'y jak user content, jak wsparcie dla Vive'a, wsparcie dla VR'a. I to wszystko też jest dodane do JMonkey, też zasadniczo łatwo się tego używa, zakładam, bo sam nie praktykowałem. No, z innych przykładów mamy tutaj na przykład taką gierkę jak Chaos in the Darkness. Całkiem znośnie wyglądający RPG, czy też CRPG. Mamy Skullstone'a, który no, wygląda całkiem ładnie. Ładne shadery i inne takie zastosowane. Gra w stylu Legends of Grimworld. Zapomniałem, jak to się nazywało. Tak, smutna historia. Gra była kandydatem na Steama Greenlighta. Miesiąc po dodaniu do Greenlighta Steam zarzucił projekt Greenlight na rzecz projektu Steam Direct. Więc gra faktycznie nie została wydana, no ale cały czas tam twórcy nad nią pracują. I mamy Rising World, to jest chyba najbardziej znana z takich gier oparta na JMA, gdzie faktycznie udało mi się znaleźć informację, że się chwalą, że to jest oparte na tym silniku. Voxelowy sandbox, open world. No i też wygląda całkiem porządnie. No, no i oceny też zbiera całkiem nieźle. No dobra, no pokazaliśmy kilka fajnych przykładów, no ale no, równie dobrze takie coś można by napisać w Unity, czy w Unreal Engine, czy czymkolwiek innym, więc dlaczego JMonkey, dlaczego się uparłem na tą Javę? I tutaj nie mam jednoznacznej odpowiedzi, no, wiadomo, opinie i tak dalej, ale na pewno jedno, co mi się bardzo podoba w Javie samej w sobie, to jest to, że Java ma bardzo fajne community, a za community idzie szeroka gama bibliotek wspieranych, które bardzo fajnie się ze sobą łączą, można je łatwo ze sobą miksować, co nie jest oczywiście przytykiem dla innych języków. Ja jestem pewien, że w innych językach też da się to zrobić, zwłaszcza w Pythonie, ale no piszę w Javie. No i teraz tutaj pozwolę sobie przejść, pokazać takiego nic nieznaczącego GIF-a, tak naprawdę w tym jednym celu, żeby wam pokazać, że no, przebić tą czwartą ścianę i pokazać, że to, co do tej pory widzieliście, to wszystko jest zrobione w JMonkey. Te wszystkie rzeczy, wszystkie filmy, wszystkie gify i tak dalej, no poza ideą, to było na innym ekranie, tak? Ale te wszystkie slajdy są zrobione w JMonkey, są wrzucone w JMonkey i jak mi się nie podobało, no to mogę je zdewastować. No. Tak. No, więc to tutaj i cały czas się animuje. Nie umiera, tak. Tak, trochę się rozjechał ten. To, co tu widzicie, to jest inny mój projekt, który tak stwierdziłem, że przygotuję tak specjalnie właśnie na potrzeby Yuga. Jest to projekt, w którym można załadować JPEGi, PNG, PDF-y, GIF-y, MPEGi, MP4, MKV-y i inne rozszerzenia, których nawet nie próbowałem. I zasadniczo działa. Były jakieś tam problemy z MPEG-ami, musiałem tam próbować różnych bibliotek, ale zasadniczo to działa, to da się zrobić i to się zmieściło w 1300 paru z 10 liniach kodu, więc to też nie jest jakiś dramatyczny wynik. Całość pokazuje 5 do 6 Mondaysów, aczkolwiek tak naprawdę efekt wow był po tych dwóch Mondaysach, a reszta to była taka kwestia jak na przykład dostosowanie rozdzielczości, żeby to ładnie wyglądało, żeby nie było widać na pierwszy rzut oka, że tam gdzieś po bokach coś wystaje. No. Jest moc. No, ale żeby nie było tak super pięknie, no to są też pewne problemy w tym. Takie parę problemów, na które ja się natknąłem tak z grubej rury. Precyzja. Jak powiedziałem, wszystko w JMonkey jest zasadniczo oparte na floatach, co może się odbić czkawką, jeżeli chcemy zrobić jakiś ambitny projekt. Jednym z takich projektów, za który zazwyczaj zabieram się na początku, to jest symulacja Układu Słonecznego, więc zabierzemy się za Układ Słoneczny, gdzie jednostką miary mamy, powiedzmy, jednostką właśnie świata mamy kilometr, mamy Słońce w centrum i mamy dwa statki na orbicie geostacjonarnej, co oznacza, że są na pozycji około 150 milionów jednostek od centrum, poruszają się 30 jednostek w prostopadłą stronę, no i są małe, 2 metry, więc takie ten i jeszcze jeden się trochę przesuwa, co oznacza, że tak naprawdę to przesunięcie jednego statku to jest prędkość na sekundę, więc jeszcze podzielimy sobie to przez ilość klatek w sekundzie, oznacza to, że mamy około zmianę pozycji, czyli zmianę powiedzmy tego floata o 1 bilionową wartości w tiku. No,
co generalnie na floatach wygląda mniej więcej tak. Więc to jest problemem, no ale każdy problem ma rozwiązanie. No może na przykład taka podstawowa rzecz, no trzymać faktyczne pozycje w dublach bądź innej wysoce precyzyjnej mierze i po prostu do JMonkey mapować nasze pozycje, odejmując pozycję kamery, żeby to jeszcze było wygodniej i to faktycznie działa. Albo jeżeli to nam nie odpowiada, no to możemy po prostu podzielić nasz świat na mniejsze kawałki, no bo tak naprawdę no, umówmy się, że zrobienie symulacji układu słonecznego tak nie wygląda, tak, że nie tworzy się właśnie wielki skal i tak dalej, tylko tworzy się małe sektory, które faktycznie się rysuje, a reszta jest symulowana gdzieś tam w mniejszej precyzji. No. Dalej. Wielowątkowość. To też jest właśnie ciekawy problem, bo wszystko, co się dzieje w JMonkey, dzieje się w jednym wątku. To aż musiałem sprawdzić, bo wydawało mi się, że to działa inaczej na pierwszy rzut oka, ale nie, to działa w jednym wątku. I co się stanie, jeżeli chcemy ten wątek update'ować skąd inąd, na przykład z wątka GUI swingowego, który jest osobnym wątkiem, albo z wątka sieciowego. No. Więc tutaj mamy problem. Dlaczego mamy problem? No problem jest taki, że tutaj mamy właśnie dwa wątki. Po prawej stronie mamy wątek JMonkey, na którym widać odpowiednie tak naprawdę elementy z tej pętli gry, czyli inputy, update'owanie stanu, renderowanie i powtarzane w kółko. I jeżeli z innego wątku chcemy zupdate'ować stan gry w momencie, kiedy on jest renderowany, no to dostaniemy błąd, tak? Nie da się. Zupełnie jeżeli byśmy próbowali coś zupdate'ować chyba właśnie wewnątrz wątku GUI-owego swinga, tak? No, to jest bad practice, tak? No ale właśnie JMonkey daje nam rozwiązanie w postaci kolejkowanych zadań, tak? Więc możemy zadanie zakolejkować, żeby wykonało się w następnym przebiegu. No i jesteśmy bardzo ładnie wielowątkowi, bezpieczni i super fajnie. No. A w razie, gdyby ktoś jednak nadal chciałby pisać w Javie, ale nie w JMonkey, no to są oczywiście alternatywy. Takie dwie alternatywy udało mi się znaleźć popularne. Pierwsza to jest Slick 2D, czyli biblioteka w Javie też do tworzenia gier w oparciu o LVJGL-a, ale w 2D, co no, podobno do tych 2D jest znacznie łatwiejsza, ale przyjemniejsza w życiu, ale jeżeli 2D nas ogranicza, no to sorry, musimy znaleźć coś innego. No jeszcze jest libgdx, który też jest właśnie taką pełną biblioteką do 3D w Javie. Nie próbowałem jej, więc nie mogę się wypowiedzieć tak w pełni świadomie, aczkolwiek tak patrząc, przeglądając internet, na pierwszy rzut oka to wygląda w ten sposób, że no, JMonkey jest dosyć starą biblioteką, więc na tej krzywej hype'a już jest daleko na tej prawej stronie. LibGDX jest już dosyć stary, jest już za szczytem, ale jeszcze nie tak bardzo w dołku, więc jeszcze jest dużo właśnie dyskusji. I jeszcze jest rozwój. Z drugiej strony podobno słyszałem opinię, że jest bardziej niskopoziomowy. No. No i to by było na tyle. Tutaj parę linków, z których wykorzystywałem. Hub JMonkey, który zawiera obszerne forum z różnymi właśnie ciekawymi pytaniami. Warto pytać, naprawdę community JMonkey odpowiada na pytania, doradza i tak dalej. Wiki na GitHubie, gdzie znajduje się mnóstwo też fajnych artykułów, między innymi tutoriale i taka stronka IndieDB, gdzie właśnie można znaleźć różne takie ciekawe projekty niezależne w oparciu o różne właśnie silniki. Ok, to tyle z mojej strony. Czy są jakieś pytania? Mam pytanie po wulkanach. W tej chwili wulkan staje się czymś topowym na topie. Jak z wulkanem? To jest wyższy poziom niż OpenGL, więc pytanie, czy jest opcja wulkana? Nie wiem. Nie widziałem w JMonkey opcji wulkana. Będę musiał temat zgłębić faktycznie. Są jeszcze jakieś pytania? Ja
są takie kalanki, ja oceniam po tym, co można łatwego zrobić, łatwo, ale też trudnego, co jest możliwe. Na przykład sięgnięcie do tych internali OpenGL i zrobienie czegoś ponad to, co daje JMonkey jest możliwe. Robiłeś to i jak trudne to by było? Powiem tak, osobiście nie robiłem, więc nie mogę się wypowiedzieć, ale wiem, że jest to możliwe. Taka prosta rzecz, która na początku mnie uwierała, aczkolwiek ja znalazłem obejście, ktoś inny znalazł rozwiązanie i faktycznie to robi, to gradienty kolorów. Sposób, w jaki robi się to w JMonkey, pokrywa się całą geometrię materiałem, która jest zasadniczo jednokolorowa, więc taki gradient, który jest właśnie w pierwszym tutorialu OpenGL-a, nie jest dostępny wprost, ale no, są przykłady, które pokazują, że to da się zrobić. Są jeszcze jakieś pytania? No, generalnie gier raczej się wcale nie pisze i wydaje mi się, że jest jeden dobry do powodu, że ucieka jak z kolektor. Więc pytanie, jak sobie radzić, gdy wybrałem z gierem czy kolektorem? Ostrożnie. No, powiem tak, no definitywnie to jest issue i sam już się na niego natknąłem, gdzie właśnie ten GC Stop the World w pewnym momencie tak mi dawał do piachu, że musiałem na niego uważać. Ale co też właśnie jest fajne. Najwięcej, co zresztą widać po moim przykładzie na żywo, najwięcej się tworzy wektorów i tak naprawdę nie trzeba. Jest mnóstwo właśnie takich metod jak normalize local, które po prostu zamiast tworzyć nowy wektor wykorzystują obecnie, nakładając zmianę w środku, co w połączeniu z thread localem i innymi takimi mechanizmami sprawia, że tak naprawdę tych obiektów nie tworzy się tak dużo, więc garbage collector nie jest aż tak dużym problemem, ale tak jak mówię, trzeba właśnie na niego, trzeba uważać, właśnie, żeby przypadkiem tej mnogości obiektów nie stworzyć. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Co z wydajnością? No bo pokazałeś tam tą, powiedzmy, grę z tymi statkami kosmicznymi. Ile na przykład taka gra żre RAM-u? Powiem tak, nie zmieniałem żadnych ustawień uruchomieniowych, więc z tego co kojarzę, by default Java się włącza z jakim XMX-em? 256 mega? No, więc tyle wystarcza i właśnie taka gra, no, więcej jak na razie nie potrzebowała. Tak naprawdę to jest wszystko owropowane dookoła OpenGL-a, więc no, sama wydajność grafiki to jest wydajność OpenGL-a, a Java, no to no wiemy jak profilować Javę, tak? Możemy się tym pobawić. Tak,